Witajcie serdecznie na naszym kanale, z tej strony Marecki, a dzisiaj mam dla Was dość mocno spóźniony unboxing i recenzję konsolki Evercade. Ta konsolka już przeleżała u mnie ładne parę miesięcy, zabierałem się za materiał z tej konsoli, z miesiąca na miesiąc coś tam innego mi wyskakiwało, później koniec końców zapomniałem sobie, rzuciłem ją w kąt, no i tak dzisiaj po kilku miesiącach znalazłem ją pod pudełkiem z kartką po marce i stwierdziłem, że chyba już najwyższy czas, tym bardziej, że w tej chwili mamy taką krótszą przerwę od YouTube'a. Za kilka dni wybieram się do Polski, stwierdziłem, że to będzie idealna okazja, żeby ten sprzęt sobie odpowiednio potestować. Będę miał chwilę czasu, zamówiłem sobie dodatkowe kartridże. Tutaj w środku mamy już na starcie trzy kartridże, bo jest to zestaw premium z trzema kartridżami. Domówiłem sobie dodatkowe dwa, więc będę na pewno miał co w Polsce ogrywać. Teraz zacznijmy sobie od unboxingu, a później przejdziemy sobie do samej konsolki i na końcu pokażę Wam grę. Zapraszam Was serdecznie. Ok, tak jak wspominałem, mamy tutaj konsolkę w wersji premium, czyli trzy dodatkowe kartridże z grami. Będzie w co grać. Na początek weźmy się za odpakowanie samego sprzętu. Zobaczymy, jak to wygląda w środku. Może pokażę Wam najpierw pudełeczko z bliska. Tak prezentuje się pudełeczko. Tutaj jeszcze mamy informację, że konsolkę możemy podłączyć przez kabel HDMI do telewizora, uzyskując rozdzielczość 720p, czyli fajna sprawa. More Game Collection Available, czyli mamy więcej dostępnych składanek na kartridżach. Oczywiście więcej niż to, co jest tutaj prezentowane w premium paku. Już tych kartridży jest naprawdę coraz więcej. Sporo tych kartridży jest też w zapowiedzi, czyli widać, że chłopaki się rozkręcają. Szczerze myślałem, że ten projekt po pół roku zniknie, a produkt jest dostępny w sklepach od bodajże maja 2020 roku, czyli już ponad rok. No i gierek przybywa. Gierek przybywa, kartridży przybywa. Konsolki się muszą chyba nieźle sprzedawać, jeśli cały czas powstają nowe gry. No fajnie, fajnie. Dobra, zobaczmy sobie na samą konsolkę, jak to wygląda w środku. Pudełeczko naprawdę fajne. Tutaj na samym starcie mamy konsolkę. Dość lekką, dość przyjemnie wykonaną. Nie ma tutaj jakiegoś trzeszczącego plastiku. Tutaj te przyciski dość fajnie strzelają. D-pad. No, D-pad wygląda na dość wygodny. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało podczas samej rozgrywki. Tutaj mamy co? Tutaj jest głośność. Tutaj mamy jacka, tutaj mamy ładowanie, tutaj jest wersji mini, czyli HDMI wersji mini. Dobra, będę musiał sprawdzić, czy mam taki kabelek. Tutaj oczywiście slot na kartridże, bumpery górne, cztery przyciski, A, B, X, Y, select, start. Tutaj są dwa głośniczki, menu, select i start. Dobra, no sama konsolka, taka dość wygodna. Dobra, zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy w środku, czyli tu są nasze kartridże na start, później się im przyjrzymy z osobna. Tutaj mamy Interplay Collection 1. Dobra, tak jak mówiłem, sprawdzimy sobie same gierki i zawartość kartridży troszkę później. Jeden kartridż, drugi to Namco Museum Collection 1. Czyli drugi kartridż i trzeci kartridż to Atari Collection 1. Tutaj mamy 20 gier, tutaj jest 11 gier i tutaj jest 6 gier. Kolejne kartridże są już w drodze, więc przy okazji sobie potestuję i zobaczę, jakie ciekawe gierki możemy pogrywać na tej konsolce. Z tego co wiem, na razie nie ma żadnych tytułów ekskluzywnych. Ciekaw jestem, czy takowe kiedykolwiek się pojawią, no ale naprawdę
Dużym plusem jest to, że konsolka jest właśnie na kartridże, czyli dla kolekcjonerów piękna sprawa. Kolejna rzecz do zbierania, już i tak nie ma miejsca na to, a tu dochodzi kolejny sprzęt, na który trzeba będzie zbierać gierki, no, ale... Ale no naprawdę, lubię to. Dobra. Zobaczmy, co jeszcze. Aha, czyli tutaj tego kabelka HDMI do podłączenia do telewizora widzę, że już nie ma. Czyli kabelek sobie musimy dokupić osobno, jeśli chcemy grać na telewizorze. Tutaj mamy tylko kabelek do ładowania samej konsolki. Dobra. Czyli trzy gry, kabelek do ładowania konsolki, sama konsolka, no i instrukcja. Dobra. Czas na testy. Może zanim zaczniemy, kilka słów o samej konsoli. Za konsolę odpowiada firma Blaze, która pracę nad Evercade rozpoczęła już w 2018 roku. No i finalny projekt zadebiutował na półkach sklepowych w maju 2020. Na start otrzymaliśmy dostęp do 10 kartridży ze składankami gier, m.in. od Atari, Namco, Interplay czy Data East. Może teraz troszkę o specyfikacji samej konsoli, więc tak, sercem konsoli jest procesor Cortex A7 taktowany zegarem 1,2 GHz. Mamy tutaj ekran LCD o wielkości 4,3 cala o rozdzielczości 480x272 piksele. No, czyli jak widzimy, no szału nie ma, ale jeśli konsolka ma się skupiać na grach 8 i 16 bitowych, to myślę, że jest ok. Pojemność baterii to 2000 mAh, co wystarcza na około 5 godzin zabawy. No i teraz co, no przejdźmy teraz do najważniejszego, czyli do giereczek. Więc jak wspomniałem, gry są dostępne na kartridżach, czyli jak za starych dobrych czasów. Są to składanki zawierające od 2 do nawet 20 gier na jednym karcie. Oczywiście wszystkie gry są licencjonowane, a firmy, które współpracują aktualnie z twórcami Evercade, to już wspomniane przeze mnie Atari, Namco, Interplay czy Data East, no a także Pico Interactive, Mega Cat Studio, TM7 Team, Codemasters, Jaleco i Arc System Works, więc jak widać projekt się rozrasta i to dość znacznie się rozrasta. No a kolekcja gier przekroczyła już ponad 200 tytułów. Dodatkowo też zapowiedziano stacjonarną wersję Evercade, która ma zadebiutować na rynku jeszcze w tym roku. Widać, że Evercade przyjął się na rynku, no i pozostaje trzymać kciuki za dalszy rozwój tej platformy. Jak już wcześniej wspominałem, wersję, którą ja posiadam, to Premium Pack, czyli konsolka plus 3 składanki. Mamy tutaj Interplay Collection 1, Namco Museum Collection 1 i Atari Collection 1. Średnia cena tego zestawu to 79,99 funta na rynku brytyjskim. W zależności od sklepów cena może wahać się w okolicach 5 funtów, jest to plus minus 5 funtów. Również dostępna jest wersja Starter Pack, czyli konsolka z jednym kartridżem, jest to składanka Namco Museum Collection 1 i tutaj ceny zaczynają się od 59,99 do nawet 69,99, bo takie ceny ostatnio widziałem na Amazonie. Zobaczmy sobie to pudełeczko z bliska. Naprawdę bardzo podoba mi się design, że mamy tutaj taki jednolity design. Na pewno fajnie będzie to wyglądać na półce w naszej kolekcji. Dodatkowo bardzo fajnie, na duży plus, że te wszystkie składanki są ponumerowane, czyli z automatu jak tych kartridży już będziemy mieli więcej w kolekcji, no to łatwiej nam będzie się odnaleźć, którego nam dokładnie brakuje. Nie będziemy musieli tego wyszukiwać po firmach, tylko brakuje nam na przykład składanki numer 3 i składanki numer 6, więc naprawdę to na duży plus. Tak z bliska przedstawia się pudełeczko. Tutaj mamy listę gier dostępnych na tych
na tym akurat kartridżu. Tutaj mamy Namco Museum Collection 1. No i oczywiście, jak to w przypadku retro, musi być i książeczka. Tutaj mamy takie podstawowe informacje na temat każdej gry. Mamy tutaj controls. Mamy datę wydania danej gry, do jakiego gatunku należy. No i jakieś tam ciekawostki i informacje odnośnie każdej gry z osobna. Bardzo fajna sprawa, bardzo fajnie, że nie zabrakło tych książeczek w środku, bo jak wiemy, dzisiaj już różnie z tym bywa. No i sam cartridge prezentuje się w ten sposób. Tutaj jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda z tyłu. Dobra, odpalmy sobie jakąś grę. Najważniejsze, czyli same gry. Pokażę Wam kilka takich moich ulubionych gier na Evercade'a. Ulubionych z tych oczywiście, które w tej chwili posiadam. Poza tymi trzema, które znajdowały się tutaj w premium paku, dokupiłem 6 dodatkowych kartridży. Jest tu kilka takich fajnych gierek, w które zagrywałem się w latach 90. Dodatkowo później podłączymy jeszcze konsolkę do samego TV. Mam tu już kabelek mini HDMI. Pamiętajcie, że tego kabla w zestawie nie ma, czyli jak będziecie chcieli podpiąć sobie Evercade'a do telewizora, musicie się zaopatrzyć w taki kabel, no ale to są groszowe sprawy w tej chwili na Allegro czy na eBayu, więc z tym nie ma problemu. Więc najpierw przetestujmy sobie konsolkę, a później podłączymy sobie do telewizora, a na końcu zrobimy podsumowanie. Ok, zaczniemy sobie od mojej ulubionej składanki. Jest to składanka Xeno Crisis i Tanglewood. Tutaj mamy dwie gry. Jest to jedyny zestaw, który oferuje tylko dwie gry na jednym kartridżu. Pozostałe kartridże zawierają 6, 8, 10, 20, czyli większą ilość gier. Tutaj są dwie gry, ale dwie naprawdę dobre gry. Oczywiście moja ulubiona to Xeno Crisis, który niewiele różni się od wersji na Xboxa. No oczywiście sterowanie na Xboxie no jest o wiele lepsze na Twin Sticku, no ale idzie to ogarnąć. Idzie to ogarnąć, nie jest tak źle. Po 3 tygodniach grania jedyne w sumie, do czego mógłbym się tak bardziej przyczepić, no to jest sam ekran. No, mógłby być troszkę lepszej jakości. Ja wiem, że konsolka kosztuje 70-80 funtów. No ale ja bym z chęcią dopłacił dodatkowe 20 za ekran lepszej jakości. Nie jest źle, jest naprawdę dobrze, no ale przyzwyczajony po PSP i po Vicie, no akurat chciałbym ekranik troszkę lepszej jakości. Szczególnie kąty, no bo tu głównie odwzorowanie kolorów jest bardzo dobre, no ale kąty, szczególnie tutaj góra, dół, no tutaj mogłoby być zdecydowanie lepiej. Dobra. Przejdźmy sobie do Xeno Crisis. Za to bardzo dobry jest dźwięk. Dźwięk jest naprawdę dobrej jakości. Jest głośno. Nie sprawdzałem, powiem szczerze, tutaj jeszcze wyjścia tego słuchawkowego, ale to wszystko jeszcze przede mną. Na pewno z tą konsolką jeszcze na kanale się zobaczymy. Ok. Dobra, tu jest w tej chwili głośność już na maksimum. Jak widzicie, tu ekranik wszystko odbija, więc miejmy nadzieję, że jakość końcowa nagrania będzie akceptowalna. Ok. Tą grę już przerabialiśmy u mnie na kanale, jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Tu u góry zostawię Wam linka. No
Jak widzicie, to jest to do ogarnięcia, gra się o wiele trudniej niż na dwóch analogach, ale jest naprawdę dobrze. Jeśli jeszcze jakimś cudem nie graliście w tą grę, naprawdę polecam, świetna gierka. Świetna gierka, bardzo fajnie zaprojektowane poziomy, które są generowane losowo. No i dodatkowo na końcu każdego poziomu oczywiście boss. Dobra, to będzie Xenocrisis. Jak widzicie, jakość jest naprawdę całkiem dobra. Tak wspominałem, no nie spodziewajcie się tutaj jakości PlayStation Vita. No oczywiście cena też nie jest jak w przypadku PlayStation Vita, no ale oczywiście no widać, że musieli na jakiś kompromis pójść. Okej, włączmy sobie jakąś inną grę. Kolejną składankę, którą myślę, że mogę Wam spokojnie polecić, jest Namco Museum Collection 2. Collection 1 jest naprawdę średnie, tutaj Collection 2 mamy już naprawdę dość sporo fajnych gierek. Mamy tutaj, no niestety, to są wszystkie wersje domowe znanych gier, szczególnie chodzi mi tutaj o Dragon Spirit, gdzie mamy wersję, to jest prawdopodobnie wersja z NES-a. No niestety nie ma tu wersji automatowej, no ale jest całkiem dobra, całkiem grywalna. No oczywiście gwoździem programu na tej składance to Splatterhouse 2 i 3. Dobra, włączmy sobie. Niezła, naprawdę niezła składanka. Tutaj jeszcze nie pamiętam, czy pokazywałem Wam, czy wspominałem o tym. U góry każdego karta jest zaznaczone, z jakimi wersjami mamy do czynienia. Tutaj mamy gry 8-bitowe i 16-bitowe. Tutaj w przypadku poprzedniego kartridża, czyli Xenocrisis i Tanglewood, tutaj mamy dwie gry 16-bitowe. A w składance Pico Collection 2 mamy nawet grę 32-bitową. Na początku zapowiadali tylko gry 8 i 16-bitowe, a widzimy, że w temacie się dzieje coraz więcej. Już tutaj mamy gry 32-bitowe. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Dobra, zobaczmy sobie tak przykładowo, co na tej składance jest. Tutaj mamy Burning Force, Dig Dug 2, Dragon Spirit The New Legend, Galaga, Pack Attack, w to akurat troszkę pograłem. Dobra gra. Filiost, tutaj też świetna gra, która przypomina dość mocno Dragon Spirit. Splatterhouse 2, 3, Tower of Druga, to akurat nie grałem, jakoś mnie to nie zachęca. I Warp Man, tak? Aha, i jeszcze tutaj mamy bijatykę Weapon Lord, to kojarzę akurat z Segi Mega Drive. O, jest ok, no ale oczywiście gwoździem programu tu na tej składance jest Splatterhouse 2 i 3. Załączmy sobie może 3. Dobra. No gry oczywiście z karta, więc ładują się bardzo, bardzo szybko. Ok, pomińmy sobie intro. I tutaj mamy passwordy, no ale passwordu nie musimy używać, gdyż mamy tutaj taką funkcję. Szybki oczywiście zapis i odczyt. W każdym momencie najeżdżamy na opcję Save State, przycisk A, później jeszcze raz i w każdym momencie sobie możemy zapis poprzedni wczytać i zaczynamy momentalnie w tym miejscu, w którym skończyliśmy, więc naprawdę świetna sprawa, passwordów tu nie musimy używać, jest to totalnie zbyteczne. Dobra, pomińmy sobie animację.
Z emulacją też do tej pory nie miałem żadnych problemów. Gram już trzeci tydzień i ani raz żadnej gry mi nie wywaliło, nic mi się tutaj nie zawiesiło, więc myślę, że jest naprawdę dobrze. Wszystkie tytuły działają tak, jak je pamiętam. Ze sprzętów, na których je ogrywałem, czyli jakoś emulacja jest naprawdę dobra. Też nie spotkałem się na razie tutaj z żadnymi artefaktami na ekranie, zwolnieniami, których nie byłoby oczywiście w oryginalnych wersjach. No i co jeszcze mogę po 3 tygodniach? Na pewno Krzyżak. Krzyżak rewelacyjny, naprawdę jeden z lepszych krzyżaków w przenośnych konsolkach, z jakimi miałem do czynienia. Przyciski też działają świetnie. Tutaj akurat jeśli chodzi o sterowanie, jest naprawdę na duży plus. Dobra, no tak jak wspominałem, w każdej chwili możemy sobie zapisać stan gry. Pokażę Wam to teraz. Przejdź przycisk A, przejdźmy sobie dalej, w każdej chwili możemy odczytać, zobaczcie, momentalnie, trwa to dosłownie sekundę. Tutaj jeszcze mamy dla każdej gry osobną opcję, czyli setting. Pokażę Wam, no tylko no niestety te ustawienia tego pełnego ekranu rozciągają obraz dość mocno, no zobaczcie. Akurat... Ja zostawię sobie tutaj na original. Co jeszcze tutaj mamy? Właśnie tutaj jeszcze mamy język, czyli no angielski, francuski, niemiecki. To pewnie w każdej grze to wygląda inaczej, ale na polski język bym tutaj akurat w żadnej z tych gier nie liczył. No i tutaj jeszcze mamy, możemy sobie zmienić klawiszologię, tak? Dobra. Przełączmy się jeszcze na jakąś inną grę. Widzicie, wszystko trwa naprawdę momentalnie. Nie ma tu żadnych loadingów. Dajmy sobie tego Dragon Spirit. Tak wspominałem, no bardzo szkoda, że nie jest to wersja automatowa, no ale... Ale nie ma tragedii aż takiej. Tutaj rozpoczynamy takim levelem bonusowym, żeby dozbroić swojego smoczka. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie jest to wersja automatowa, no przynajmniej jest płynnie, no to na plus, że jest płynnie. Okej. I dopiero teraz zaczynamy właściwą grę. A tak dziwnie to rozwiązane w tej wersji. No zobaczcie, dopiero teraz zaczynamy samą grę. No daleko brakuje tutaj niestety do wersji automatowej. Może też wersja automatowa ukaże się za jakiś czas. Są zapowiedziane w tej chwili 4 kartridże z automatowymi wersjami gier, więc coś zaczyna się dziać w temacie. Liczę, że Namco też zdecyduje się na wydanie takiego karta. Okej. Przejdźmy do kolejnej składanki. Na początek myślę, że mogę Wam polecić jeszcze jedną składankę. Jest to Pico Collection 2. Tutaj mamy dość sporo gierek znanych mi z Amigi.
i z innych 16-bitowych sprzętów. Mamy tutaj Soccer Kida, jest Top Gear 2, nazwany tutaj Top Racer, czyli jest to wersja NTSC pewnie. Mamy tutaj Beast Blast, czyli znany na Amizie jako Brutal Sports Football. No jest tutaj, ile tutaj mamy? Tutaj mamy 13 gierek. Dobra, odpalmy sobie. Już skończyłem Top Geara 2 z tego zestawu. Zajęło mi to 3 wieczory. Grało się naprawdę dobrze. Dobra, i zobaczcie, no tą grę na pewno amigowcy kojarzą, oczywiście znamy ją pod inną nazwą. Tutaj jeszcze mamy Eliminator Boat Duel, Football Madness, Full Throttle, All American Racing, tutaj mamy Hop Shoot, Up and Jump, Hop Shoot Up and Jump 2, Power Football, Racing Fever, Soccer Kid, Summer Challenge, Top Racer 2, Winter Challenge, World Trophy. Dobra, może dajmy sobie Soccer Kida na początek. Tutaj oczywiście nie mamy wersji amigowej, tylko wersję konsolową. Pewnie wersja z Super Nintendo lub Sega Mega Drive. Okej. Często można się zorientować, z jaką wersją mamy do czynienia po prostu po wyborze przycisków. Tam nieraz jest na przykład joystick od Mega Drive albo joystick od SNES-a. Nawet tego im się nie chciało zmienić, ale to chyba nie jest żaden problem. Okej. Okay. Jak widzicie, dobrych gierek na Evercade'a nie brakuje. Wszystko tutaj pięknie śmiga, nie ma problemu z animacją. O, ale spieprzyłem. Dobra, no jak widzicie, no Soccer Kid pięknie śmiga. Okej, okay, dobra. Tutaj jak widzicie, no nie mamy zmiany klawiszy, jest tylko opcja ustawienia obrazu, no i język. No, tak jak wspominałem, no na polski tu naprawdę nie ma co liczyć. Ok, przejdźmy sobie jeszcze do Top Racera i podłączmy sobie konsolkę do telewizora. Thank you.
No widzicie, wszystko tutaj ładnie śmiga. Dobra, to było kilka przykładowych gierek. Chciałem wam pokazać, jak te gry działają, jak to wygląda na tym małym ekraniku. Jak widzicie, nie ma tutaj problemu z wyświetlaniem obrazu. No jedynie, tak jak wspominałem, no te kąty tutaj, no choć wy tego pewnie tu w kamerze nie zobaczycie tak dobrze, no to z tymi kątami dół-góra, no jest, no jest średnio, ale... Ale cała reszta myślę, że jest na plus. Dobra, przełączmy się i podłączmy sobie konsolkę do telewizora. Sam sprzęt mamy już podłączony, załączamy. Podłączyłem prosto do GoGrabbera. Stwierdziłem, że to najlepiej nam zobrazuje jakość, jaką zobaczycie na ekranie waszych telewizorów. Dobra, tu w tej chwili mam składaneczkę Data East. Tu też jest parę fajnych klasyków, które warto sobie zobaczyć. Czekajcie, jest. Odpalimy sobie Midnight Resistance. I zobaczymy, jak to śmiga na telewizorku. Myślę, że live z tej konsolki to byłby dobry pomysł. Muszę pogadać z Hondą i możliwe, że zrobimy za niedługo live'a z Evercade'a. No, mamy troszkę gierek, kolejne w drodze. Myślę, że coś z tego się może urodzić. Dobra, zobaczcie samą grę. Po tej grze jeszcze odpalimy sobie Xeno Crisis, bo już widzieliśmy, jak to wygląda na przenośniaku, a sprawdzimy sobie jeszcze, jak ta gra wygląda po podłączeniu do telewizora. Jak widać, mamy taką fajną konsolkę 2 w jednym. Możemy używać jako przenośniaka, jesteśmy w domu, wpinamy w TV. Jest dobrze. Jak już włączyłem, to zagram sobie chwileczkę. To jedna z moich pierwszych gierek, którą ogrywałem na C64, na własnym C64. Ogrywałem inne gierki jeszcze, jak nie miałem sam swojego Commodorka, no ale to już na swoim Commodorku, na oryginale to miałem. Dobra, bo mógłbym w to grać i grać. Przełączmy się jeszcze na Xeno Crisis. Wyłączymy. Wyjmiemy kartę. Xeno Crisis. Ten kabel tu dość mocno się trzyma. Nie ma tutaj żadnego luzu. Sprawdzimy jeszcze kątki. Pokażę wam, co jeszcze jest w zapowiedziach, bo tak jak wspominałem, w temacie Evercade'a cały czas coś się dzieje. No, na końcu sobie podsumujemy samą konsolkę. Dobra, mamy Xeno Crisis.
i super to wygląda. Dobra, więc tak przedstawia się właśnie Evercade na telewizorze. Dobra, przełączmy się z powrotem. Na początku tego materiału wspominałem, że dawałem tej konsolce maksymalnie pół roku życia. Konsolka już jest na rynku ponad rok. No i wiedzie jej się coraz lepiej, powstają nowe gry, nowe coraz lepsze kartridże, w zapowiedzi coraz więcej tytułów, na listopad zapowiedziano konsolę stacjonarną Evercade, gdzie będziemy mogli już grać na dwóch graczy konsolką podpiętą do telewizora. Wszystkie karty, które zbieramy w tej chwili na przenośniaka, mają działać też na konsoli stacjonarnej. Wydaje mi się, że poza jednym kartem, chodzi tutaj o Namco Collection, wydaje mi się, że Namco Collection 1 i 2. Coś tam, ale tam bardziej chodzi o prawa autorskie. Możliwe, że do tej pory będzie tak, że już wszystkie gry łącznie z tym Namco będą działały na tej konsoli stacjonarnej. Na razie nie ma o czym gadać, bo tej konsoli stacjonarnej jeszcze w sklepach nie ma. Premiera jest zapowiedziana na listopad, ale razem z premierą zapowiedziane są 4 nowe kartridże z wersjami arcade. Do tej pory praktycznie wszystkie gry, które dostajemy, są to wersje ze sprzętów domowych. Dużo graczy akurat no, nie odpowiada nieraz wrzucanie wersji 8-bitowych gier, które znamy na automatach, z wersji 16-bitowych, które wyglądają zupełnie inaczej, wersji automatowej. No, tutaj niestety dostajemy gorsze wersje, jak w przypadku Bad Dude czy na przykład Dragon Spirit. Widać, że powoli to też się będzie zmieniać, dostaniemy dość sporo wersji arcade. Jest jedna zapowiedź, która mnie naprawdę interesuje. W momencie, kiedy oglądacie ten filmik, już ten kartridż powinien być na rynku. Mowa tutaj o Codemasters Collection. Zobaczcie, jak to wygląda. Podobało się? To patrzcie na to. I tak wspominałem, kolejne kartridże z kolekcjami gier z arcade. Zobaczcie. We'll be right back.
Najwyższy czas na podsumowanie. Myślę, że po 3 tygodniach testów mogę choć trochę się wypowiedzieć o tym sprzęcie. Mi grało się naprawdę dobrze. Wydaje mi się, że sprzęt jest wart swojej ceny. No i właśnie ceny. No wydaje mi się, że gdyby ten sprzęt kosztował więcej, to na pewno bym go nikomu nie polecił. Cena, która jest w tej chwili, czyli w okolicach 70-80 funtów plus od razu, to już jest z kartridżami na starcie, wydaje mi się ceną dobrą. Z drugiej strony za te same pieniądze w tej chwili możemy kupić PlayStation Vita. Na rynku brytyjskim to w tej chwili przedstawia się tak, za Vita musimy zapłacić między 70 a 80 funtów. Często już to są zestawy od razu z kartą, często są tu już zestawy też złamane, czyli możemy już tam pogrywać sobie przeróżnego rodzaju emulatorki, pogrywać gry z Dreamcasta, Nintendo 64, pierwszego playa i tak dalej, i tak dalej. Więc gdybym miał wybierać za te same pieniądze w tej chwili PlayStation Vita a Evercade, no bez dwóch zdań wybrałbym PlayStation Vita. No sam ekran jest bez dwóch zdań na Vicie o wiele lepszy, same głośniki, same to doświadczenie premium, wygląd tej konsolki, jak się ją trzyma w rękach, no na Vicie jest to rozwiązane perfekcyjnie. Tą konsolkę też naprawdę fajnie się trzyma w rękach, ale bardziej ona sprawia wrażenie takiego Chińczyka niż produktu wyższej klasy, no ale jak już wspomniałem, no to nie jest sprzęt premium, to jest tania konsolka z tanimi grami, na pewno magnesem, głównym magnesem są te kartridże. Kartridże kosztują w tej chwili 15 funtów, to jest średnia cena tych kartridży, waha się między 15 a 20 funtów, czyli jak widzicie, no gry są naprawdę tanie, o wiele łatwiej na pewno wyrzucić z portfela takiego 15-taka. No ja w ciągu 2 tygodni 6 kartridży kupiłem. Gdybym miał kupować gry po 5 dyszek, tak kupowałem wcześniej na Vita, czy po 40, no to już to tak szybko nie idzie. Więc no to na pewno jest na plus Evercade'a. No na pewno na plus Evercade'a jest cena. W tej chwili dostępnych ponad 250 tytułów, zapowiedziana konsola stacjonarna. No zapowiada się coraz lepiej. Możliwe, że za niedługo dojdą jakieś dodatkowe funkcje. Możemy sobie upgrade'ować tutaj do nowszej wersji firmware'u przez stronę Evercade'a. No zobaczymy co przyniesie przyszłość. Na razie zapowiada się spoko, sprzęt jest nadal produkowany, sprzęt jest nadal dostępny w sklepach, czyli dobrze to wróży, bo sprzęt już ma ponad rok. Jak wspomniałem, zapowiedziane nowe gry, zapowiedziana konsolka stacjonarna, która też ma się pojawić w listopadzie, która ma wspierać dokładnie te same kartridże, które wspiera konsolka przenośna. Dodatkowo podobno będzie istniała możliwość podłączenia tego Evercade'a jako kolejnego pada do konsolki stacjonarnej, czyli Evercade VS czy Versus, jak on tam się nazywa. Więc zapowiada się całkiem dobrze. Ogólnie w tych pieniądzach ten sprzęt myślę, że mogę polecić. Jak będziecie mieli jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Może już też macie jakieś doświadczenie z tą konsolką i może macie inne zdanie od mojego. Z chęcią posłucham. Na dzisiaj to by było na tyle. Wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia w następnym. Cześć! We'll be right back.